Proszę Państwa, ponieważ dzisiaj będzie szereg możliwości przedstawienia punktu widzenia instytucji, które reprezentujemy, ja się ograniczę do kilku uwag dotyczących samej kampanii, ale też działań pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania, które mają, myślę, dość bezpośredni związek z kampanią. W biurze pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania, który to pełnomocnik jest odpowiedzialny za prowadzenie polityki rządu w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji, na mowę nienawiści i generalnie przestępstwa z nienawiści patrzymy jako na jedną z form dyskryminacji. W związku z tym widzimy duże pole dla naszej odpowiedzialności jako urzędu publicznego w tym zakresie. Bardzo jesteśmy wdzięczni za to, że definicja Rady Europy została potraktowana rozszerzająco i że wszystkie potencjalne podstawy dyskryminacji, w tym mowy nienawiści, będą objęte działaniami w ramach kampanii, bo uważamy to za bardzo istotne. Cieszymy się też, że działania będą skierowane do młodzieży i że będą dotyczyły internetu. Ja mam przed sobą dane o sprawach prowadzonych w jednostkach prokuratury w 2012 roku. Z 473 postępowań aż 119 dotyczyło spraw związanych z internetem, co oznacza wzrost trzykrotny w porównaniu z rokiem 2010 i wzrost o 50% w porównaniu z rokiem 2011. Oczywiście dane te, które są bardzo alarmujące, wymagają analizy, bo z jednej strony to jest wzrost przestępstw, z drugiej strony to jest oczywiście wzrost świadomości, pewna większa skuteczność działań blokujących przestępstwa w internecie. Nie ma jednak wątpliwości co do tego, że mowa nienawiści, oprócz działań poprzez prawo karne, walka z mową nienawiści może być skuteczna tylko jeśli będzie się prowadzić także inne skonsolidowane działania. Z punktu widzenia pełnomocnika, kampania prowadzona przez młodzież wobec młodzieży dotycząca internetu dotyka istoty problemu, dlatego że bez sprzeciwu społecznego i bez kampanii przeciwko mowie nienawiści pełnego sukcesu w walce z tą mową nienawiści być nie może. Jeśli chodzi o cele kampanii, to wszystkie są oczywiście istotne. Z punktu widzenia pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania te być może najistotniejsze to zwiększanie świadomości w odniesieniu do zagrożeń związanych z mową nienawiści, promowanie świadomego użytkowania mediów i internetu, okazywanie solidarności z osobami i grupami będącymi celem ataków mowy nienawiści, no i mobilizacja społeczna przeciwko temu zjawisku. Jeśli Państwo pozwolą, nie wchodząc w szczegóły, ja ponieważ chciałabym przejść jakby z poziomu ogólności do poziomu pewnego konkretu. Wtedy, kiedy mówiłam, że dla pełnomocnika rządu przeciwdziałanie mowie nienawiści, przestępstwom z nienawiści jest bardzo istotne, miałam na myśli także to, że pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania już przeprowadził, a też zaplanował pewne działania, które mają przeciwdziałać temu zjawisku. Głównym instrumentem politycznym pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania jest Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania. W tej chwili jesteśmy w przeddzień przyjęcia pierwszego programu na lata 2013-2016, konkretnie 4 listopada Rada Ministrów ma rozpatrywać dokument. I w tym programie, koordynowanym przez pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania, a realizowanym przez wszystkie ministerstwa, jest szereg działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy i zwiększeniem ochrony osób doświadczających przemocy, przy czym mowa nienawiści traktowana jest jako jedna z form przemocy. Wśród takich konkretnych działań, za które my jako Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania będziemy odpowiedzialni, nie jest przeprowadzenie regionalnych debat na temat przestępstw z nienawiści i to jest zaplanowane na rok 2013.
14. Także już w tej chwili chciałam tę informację potraktować także jako zaproszenie Państwa do tych wspólnych regionalnych debat. W programie jest też szereg działań dotyczących mediów i zmiany dyskryminującego wizerunku osób należących do grup narażonych na nierówne traktowanie w przekazach medialnych, a w szczególności zawiązanie szerokiej koalicji Media Równych Szans. Celem tej koalicji, która miałaby być realizowana, znaczy, która miałaby być organizowana przez pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania w porozumieniu z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, nadawcami, także organizacjami pozarządowymi, organizacjami dziennikarzy, miałoby być propagowanie tematyki równego traktowania w środkach masowego przekazu przy użyciu różnych instrumentów. Ja myślę, że w drugiej sesji będzie więcej czasu na to, żeby powiedzieć o pewnych działaniach, które planujemy, pewnych działaniach, które przeprowadziliśmy, bo były już takie. Żeby nie przedłużać, chciałabym zakończyć deklaracją współpracy i wsparcia ze strony pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania. Myślę, że w ciągu tych dwóch dni uda się być może pewne konkretne elementy tego wsparcia i współpracy ustalić. No i takim zapewnieniem, że prowadzimy w obszarach swojej kompetencji i odpowiedzialności działania komplementarne, o czym jestem przekonana. I że z czasem ta ilość prowadzonych działań doprowadzi do zmiany jakościowej i do wyeliminowania mowy nienawiści z życia społecznego. Dziękuję bardzo.